Mimo, że wiatr był łaskawy dla naszego regionu, to i tak jaworscy strażacy cały czas mają pełne ręce pracy. Musieli m.in. usuwać drzewo, które runęło na strażnicę i bazę zespołu ratownictwa medycznego. Zawisło na drugim drzewie. To drzewo, które zawisło, zagrażało upadkiem na jezdnię, w związku z czym musieliśmy podjąć tutaj interwencję. Za pomocą wysięgnika pożarniczego ratownicy zabezpieczeni sprzęt wysokościowy oraz pilarki dokonali położenia tego drzewa na jezdnię w sposób bezpieczny. Na czas usuwania powalonego drzewa ruch na drodze był wstrzymany. W akcji obok strażaków brało również udział pogodowie energetyczne. Nikt na szczęście nie ucierpiał.